zmieniamy zdanie, jednak nie jest tragedia. Jedziemy sobie, jedziemy i patrzcie, co się wyłania z zamku. Poczekaj. 30 lei. A to jest za to? Nie, to jest taras, jakiś deliver. Restauracja. To jest restauracja. To nie to. Niekoniecznie wiemy, gdzie jesteśmy, ale jest tu strasznie dużo kamperów. Zejście do wody spoko. Jakiś bar. Szukamy miejsca, nie wiemy, czy zostać tutaj, czy iść tam dalej. Chodzi o to, by solar był na słońcu. Zobaczymy. Zuzia jest niezadowolona, bo chce się już kąpać. Chce się kąpać, tak? A pomoczyła tylko nogi, tak? Tak. Szymon za to wyszczelił. Trochę energii mu spadnie. Lata tu nad nami jakiś samolot. Nie wiemy, czy chcą nas zestrzelić, czy jak, czy co. O, Zuzia dramatyzuje. Wszystko swoje. Nie ma żadnego naszego, aż dziwna. Idziemy w drugą stronę, synku, teraz w tamtą. Pomału, żebyś sobie nie wbił niczego w stopę. Jakiegoś szkła. Nie, bo właśnie nie ma. Wydaje mi się, że dużo ludzi tu usiedli bardzo długo i dbają o to, sprzątają w miarę. No bo w ogóle czysto jest. Tak, no nie? Teraz idziemy do morza. Teraz zaliczamy drugą stronę. Mąż szuka rodaków. Tak? Czego, kogo? Rodaków szukasz. No tak, żeby było z kim piwa się napiwo. Powiem wam, że to się ciągnie i ciągnie i skończyć się nie chce, aż drona puszczę. Cały klub jest zagospodarowany lokalsami. No to ja wchodzę, pokażę. Nie wiem, czy my przejdziemy. Nie przejdziemy chyba. Nie przejdziemy, no. Musimy wracać. Szymonku, tym wracamy. Idziemy na plażę. Zaraz, tak. Na teraz. Terrorystka nasza mała, prywatna, osobista. Szantażycielka. Jak to nie, jak tak. Zobaczcie, dzikie kamperowisko. Zero śmieci. Widać, że każdy dba o to, co ma dookoła. No, także u nas zaraz by był syf, gnój i ubóstwo. A tutaj jednak dbają o to. Tam policja jedzie. Chyba przejechała na kontrolę. Zobaczyć, czy jest cisza i spokój. Czy grzecznie się wszyscy bawią. Ja gotuję spaghetti na kolację, a ekipa zajmuje się swoimi sprawami. Kamek z Szymonkiem męskie Lego, a Zuzia układa sobie puzzle, tak? Bo nasza Zuzia jest mistrzynią układania puzzli, prawda? Wszystkie puzzle, niezależnie czy mają 50 kawałków, 100 czy 200, nasza Zuzia ułoży wszystko, tak? Tak. Zobacz, no bo tu są chyba dwa, wiesz? Zobacz. Tu są chyba jedne i drugie. Mogą jedne iść do jednego, drugie do drugiego, więc musisz odkładać na boczek. Potem zobaczymy, które to które. Dalsza część wieczoru. Ja nadal gotuję. Wymyśliłam sobie dwustrefową klimatyzację, która wyprowadza ciepłe powietrze jedną ścieżką w drzwi i drugą ścieżką przez okno. Głupotą było nie zabranie przez nas, nie kupienie sobie turystycznej kucheneczki. Mieliśmy kupić i powiem szczerze, że nawet zakupiliśmy na Allegro, ale coś się tam stało po drodze i pan oddał nam pieniądze. Nie doszła do skutku transakcja, a przydałoby się, idealne by było. Byliśmy nawet teraz w markecie w Dedemen, ale okazało się, że strasznie drogie tutaj są te kuchenki. Znaczy drogie, niedrogie, no 299 zł. Złoty lei, bo to praktycznie jeden przelicznik. Kosztowała taka kuchenka turystyczna bez tych kartridży, czy jak tam to się zwie.
Więc troszkę nas to by zabolało po budżecie, mając 5 tysięcy, a już nawet nie, bo 3 razy już tankowaliśmy, więc budżet nam topnieje. Jesteśmy na połowie urlopu i nie kupiliśmy. Żyd w kieszeni odezwał się, nie kupiliśmy jej, więc gotujemy w domu. Robię teraz w domu, w kamperze, robię teraz spaghetti. No i pomysł na razie się sprawdza, odprowadza, choć 3 dyszki nam wybiło. Nawet, nie no, 3 dyszki, 30.1. Upał niemiłosierny, straszny, ale robi się wieczór i na dworze jest chłodniej niż w kamperze, zdecydowanie. Myślę, że z 5 stopni w dół, prawda? Tu jest miło, przyjemnie, fajnie. Najlepiej by było, gdyby ten kamper miał taką podnoszoną jedną całą ścianę. Taką jak w Lego. No, taką jak w Lego, to byłby pomysł. Producenci muszą pomyśleć, albo chociaż tylnia. O, jakiś dron chyba tam lata, chyba że to tak, nie, dron. Już zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jakieś ptactwo. Za mną imprezka jakaś urodzinowa, baloniki, jumpreza, muzyczka. A tutaj poznaliśmy z tego Forda Riviera pana. Pan mówi troszeczkę po angielsku, jest emerytem rumuńskim. Powiedział nam, że tutaj będzie festiwal za 4 dni, tak? Że możemy 3-4 dni, ale 4 trzeba odjechać. Bo tutaj na tym placu, na samym środku będzie jakiś festiwal i po prostu policja do niego podjechała i jako, że on tutaj najdłużej mieszka na tym terenie, no to kazała poinformować wszystkich dookoła, że ten teren będzie zajęty nad wodą. Pan sprzedał swoje mieszkanie w mieście. Kupił oto tego kamperka. Z którego on roku? Powiedział, że ten kamper jest? 94. 200 euro ma tylko emerytury i tak sobie radzi, żeby... Zimą wyjeżdża do miasta. Nie siedzi tu zimą. Pytaliśmy się, czy siedzi tak, cały rok. Tak, pytaliśmy, czy cały rok. Mówi, że nie, że zimą jedzie do miasta. Ale że tak stoi w większości w jednym miejscu, tylko klimatycznie, jesienno, zimowo, letnio-wiosennie przemieszcza się. Po opaleniźnie widać, że już tu siedzi dość długo. No tam pada, jak fajnie widać, nie wiem czy to na kamerze widać, ale tam w odległości jest taki sup deszczu. Zapytał się nas o Rosję, czy akceptujemy, czy nie? Lubimy. Powiedzieliśmy, że nie lubimy Putina, nie akceptujemy tego, co teraz się dzieje w świecie, więc powiedział, że oni tutaj mają tak samo, też takie mają odczucia i że Polska dużo pomaga Ukrainie, to słychać. A tu widzimy co chwila jakieś większe statki, jakieś łodzie podwodne wychylają się, chowają się. Mama, zobacz jak tu zamka użyła, sama puzzle. Pięknie! O, jeszcze kawałeczek ci został drugich. Super, piątka. Skarby jeszcze teraz piątka. Przesuń sobie, a teraz Zuzia, piątka. Drugiego. Tu masz brakujący do tego. Tak nam mija wieczorek. Bardzo przyjemnie, myślę. Mąż kończy 2 litra. Gdzie tam się do końca? Rozpocząłem go już wczoraj. Dobra, ja go dzisiaj kupiłam w Lidlu. Nie, to ten jest schowany. Aha. Ile zapłaciłaś? 4,50. 4,50, no. 4,50. Bo to był mocny full, bo ten mniej mocny full 3,99. Tak. Tańsze jak herbata. Nie, herbata kosztowała 2 złote. I powiem wam, że mają droższe tutaj mleko i jajka. Reszta cen jest bardzo zbliżona. Jajka kosztują 1,10 zł za sztukę. O, mi się coś tu przypala. A
A mleko kosztuje 4,50. A ja wracam do gotowania. No i mamy to. Pierwsze wejście do wody. Zimna? Bardzo dużo glonów. A zapach po prostu powala. Śmierdzi jakimiś zdechłymi rybami tutaj, chyba od tych glonów, które są na brzegu. Porównując do Albanii, dajemy Rumunii dwójeczkę. Duże fale. Zimna woda. Nie dlatego, bo jesteśmy na otwartym morzu. O, tam pies sra w piaseczku. Bardzo proszę. Jaka pomysłowa reklama. A ile kasa musiała kosztować? Netbet. Sprawdzimy, co to jest z ciekawości. Ale jak kupimy internet, bo nas T-Mobile zrobił wciula. Przysłał nam SMS-a, że ze względu na zmiany dotyczące jakichś tam przepisów Unii Europejskiej i tak dalej, mamy prawo do korzystania z naszego pakietu internetowego w ramach limitu, które mamy w kraju, a mamy nielimitowany internet. Po czym potem przysłał nam SMS-a, że nasza transmisja danych się skończyła. Jakieś tam pierdoły, także tak czy srak, to nie można było korzystać z transmisji danych, którą mamy w kraju. Zostawiłam Kamila z dziećmi. Wygrzewają się na kocyku. Tak wygląda droga do naszego kampera. Ze 100 metrów, może nawet nie. I jesteśmy pod Twertkiem. Co to za to robi? Co robisz? Sprzątam. Co takiego sprzątasz? Popsuła się nam, nie popsuła się nam, mamy awarię klimatyzatora, a mianowicie okazało się, że on nie powinien leżeć, tylko powinien stać, nam się woda skrapla i leje się na kampera, także... Dobra, to ja powiem to moimi słowami, bo to tak, ogólnie klimatyzacja działa i to jest najważniejsze, że klimatyzacja działa, nie wybuchła, natomiast... Za to pojawił się kolejny problem, mianowicie pozycja pracy powinna pracować w pionie, a nie w poziomie. No i zostało tu wymuszone to, że woda, która się skraplała, nie miała gdzie uciekać i nam... Jak nie miała, na kampera miała. Znaczy no, wylewała się na kampera, dokładnie, uciekała na kampera. No i rozebraliśmy to teraz i wiemy, co jest przyczyną, wiemy, jak to poprawić, więc mamy nadzieję, że nam się uda to poprawić, prawda? Rad. Tak? Damy rad. Żona tu jest, to bez problemu wszystko pójdzie. Przy okazji, z racji tego, że rok temu przychodziła, czy prawie półtorej roku przychodziło tą modernizację, to odświeżamy podłogę, tak? Bo się trochę kurzu nazbierało. Bo małżonek nigdy w życiu tu nie umył pod tą klimatyzacją. Mył, tylko to już było dawno. Jasne. No. I teraz jest pomysł taki, że mamy wężyk. O, taki. Zrobimy tu gdzieś otwór. Tu z boczku, z przodu. Wprowadzimy wężyk i wężykiem wyjdziemy tam, gdzie wychodzą nam teraz przewody, czyli pod auto. Zobaczymy, czy to da radę, prawda? Pokazałbym wam moją żonę, ale jest tylko w bikini mini. Także, o. Bez bikini mini. Schowam się. Jest bardzo cieplutko, okna pootwierane, dzieci się bawią klockami. I wracamy. O, jest żona! Kamera, akcja. Suchoklates. Dobra, suchoklatesie, z kadru. Uciekaj z kadru, bo tu będą ważne przemówienia. Komunikaty. Ważne komunikaty. Zrobione. Tyle.
puściliśmy. Tam na dole wchodzi wężyk, o tu, w dolną część. I sobie leci do otworu, który wchodziły nam przy wodę od klimy. Jutro będziemy jechać, to przetestujemy.